Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry, witam Państwa, Dariusz Woźniak. Witam w kolejnym magazynie, magazynu Zza Kółka. Okres wakacyjny, dużo podróżujemy, a w czasie podróży może nam się przydarzyć przepalona żarówka. To jest tylko oczywiście przykład, z którą powinniśmy sobie poradzić. Także w dzisiejszym magazynie pokażę Państwu, jak sprawnie wymienić taką żarówkę. Zapraszam. Zatem, jak wymienić przepaloną żarówkę? Oczywiście najczęściej przepalają nam się żarówki, które najczęściej się świecą, czyli świateł mijania, tak zwanych krótkich. Oczywiście zaczynamy od lokalizacji tej żarówki. Tutaj na przykładzie tego pojazdu taką żarówkę od świateł mijania, jest to ta żarówka dokładnie, to jest żarówka typu HB3. Ja jak zdemontuję ją, pokażę Państwu, czym się różni od bardzo popularnych żarówek H7, H4. Po zlokalizowaniu musimy sobie zrobić miejsce przede wszystkim. Tutaj producenci zazwyczaj przystosowują pojazd do tego, abyśmy mogli bez jakichś specjalnych narzędzi ją wymienić. I w tym wypadku, w tym modelu samochodu, aby ułatwić sobie dostęp do tej żarówki, zdemontuję część wlewu do spryskiwaczy. I po 10 sekundach mam już dużo lepszy dostęp do tej żarówki. Tutaj przy tym modelu, aby zdemontować tą żarówkę, jak widać, tą brązową kosteczkę musimy zdemontować. Aby ją zdemontować, należy ją zsunąć w dół, ale w trakcie zsuwania należy nacisnąć ten tutaj oto języczek, który zwolni nam blokadę tej kostki. Ja teraz może tam rękę włożę, Państwo nie będą widzieć, jak ja naciskam, ale proszę mi wierzyć, że to trzeba nacisnąć, inaczej nie ma możliwości zdjęcia tej kostki. Dość szybko mi się to udało. Tak jak Państwo widzą, ta kostka, źle się jej nie da podłączyć. Sobie ją odsuwamy, żeby nam nie przeszkadzała. Teraz mamy świetny dostęp już do samej żarówki. Tutaj w tym typie pojazdu ta żarówka, tak jak mówiłem, to jest HB3. Ją trzeba przekręcić o jakieś 20-30 stopni w lewą stronę. Czyli wkładając rękę, przesunę cały korpus tej żarówki w lewą stronę, patrząc oczywiście na nią od przodu. I tak jak Państwo widzą, po paru sekundach mam już tą żarówkę w ręku. Tutaj, tak jak Państwo widzą, ta żarówka troszeczkę różni się od bardzo popularnych H7, H4, gdzie styki są na wierzchu i praktycznie cała obudowa żarówki jest z metalu. Tutaj mamy tworzywo. To, co mówiłem, że na wtyczce trzeba wcisnąć języczek, żeby zwolnić blokadę. Właśnie ta część powoduje blokowanie tej kostki, żeby się nie zsuwała, dlatego ten języczek trzeba wcisnąć. Bez tego nie zdejmiemy. Oczywiście, jeżeli mamy do dyspozycji taką żarówkę, to oczywiście wkładamy nową, prawda? Ja mam, także zakładam nową. Mam już nową żarówkę, oczywiście tego samego typu, żadnej innej, o tych samych mocach. Jeżeli nie wiemy, jakie żarówki nasz pojazd powinien posiadać, to albo idziemy do sklepu czy na stację benzynową z wyjętą żarówką, albo czytamy w instrukcji naszego pojazdu. Mam żarówkę tego samego typu. Wyjmując ją, najważniejsza rzecz, nie wolno dotykać elementów szklanych gołymi rękoma. Nawet rękawiczki brudne też mogą spowodować osadzenie się jakiegoś brudu. Proszę pamiętać, że ten element nagrzewa się do bardzo wysokich temperatur i w momencie, kiedy na przykład zostawimy troszeczkę smaru, który nam z rąk zejdzie na tej bańce, po rozgrzaniu takie żarówki mogą nawet pęknąć, eksplodować nam w reflektorze. Dlatego jest bardzo ważne, aby ten element szklany był naprawdę czyściutki. Jeżeli przydarzy nam się oczywiście ubrudzenie, co może się przydarzyć, należy czystą chusteczką higieniczną wytrzeć, czy też nawilżyć nawet
w jakimś spirytusie, żeby to naprawdę wręcz ta bańka szklana była sterylna. Oczywiście przed demontażem żarówki należy przypatrzeć się, w jakiej pozycji jest, abyśmy mogli zamontować żarówkę również w tej samej. Proszę pamiętać, że żarówki nie da się, czasami da się, ale nie wolno wkładać w innej pozycji niż ustalił to producent. Bo jeżeli jakimś cudem uda nam się założyć ją w innej pozycji, na pewno nie będzie świecić poprawnie, będzie albo za nisko, albo na boki, albo będzie oślepiać jadących z naprzeciwka. Także wkładamy zawsze w pozycji tej prawidłowej. Często konstrukcyjnie żarówki są przystosowane, tak jak tutaj Państwo widzą w przypadku tego modelu, tak naprawdę źle się nie da założyć, bo są różnej szerokości te języczki, także żarówka wejdzie tylko w jedną pozycję i żadną inną. Wkładamy, montujemy żarówkę w odwrotnej kolejności. Oczywiście wkładamy tak jak wyjęliśmy, czyli w pozycji około 30 stopni przekręconej. Po usadowieniu przekręcamy ją w pozycję roboczą. Następnie podpinamy kostkę zasilającą do momentu, aż usłyszymy charakterystyczny klik, co nam potwierdzi prawidłowość montażu. Także ja ją teraz zamontuję. Żarówka już siedzi, lekko weszła, a to oznaka, że została prawidłowo zamontowana. Pozostało mi tylko podpięcie kostki. Kostka podpięta, nie wiem czy Państwo słyszeli, wydała taki cichutki, charakterystyczny klik. Przed montażem pozostałych zdemontowanych wcześniej elementów sprawdzę, czy wszystko działa. Światła działają, także operacja zakończyła się sukcesem. Następną najczęściej przepalającą się żarówkę są światła pozycyjne, które również się świecą jednocześnie ze światłami mijania. W tym modelu światła pozycyjne umiejscowione są tutaj. Nie jest to problemem zweryfikowanie, w którym miejscu, wystarczy z przodu spojrzeć na żarówkę i po linii prostej cofnąć się w stronę tyłu auta. Także żarówka pozycyjna w tym pojeździe znajduje się tutaj. I również tak jak przy tamtym świetle należy nacisnąć tutaj, o, świetnie widoczny ten języczek blokujący. Naciskamy i ciągniemy. Oczywiście. Pomogę sobie. O, zdjęta kosteczka i również jak w przypadku żarówek świateł mijania, aby zdemontować, lekko przekręcamy w lewą stronę. I już mamy na wierzchu żarówkę świateł pozycyjnych. Bardzo popularna praktycznie we wszystkich chyba modelach. Jakieś gdzieś występują takie żarówki, bo one są stosowane zarówno i do świateł mijania, jak i do podświetlenia tablicy rejestracyjnej. To są tak zwane żarówki całoszklane, to jest dokładnie model W5W. Ich się nie wykręca, one są po prostu wtykane. Także chwytamy i wyjmujemy taką żarówkę. Tak jak Państwo widzą, ona jest, tak jak mówiłem, całoszklana. Jest przydymiona, co znak, że możemy taką wymienić. Mam już nową żarówkę, montaż oczywiście odwrotny do demontażu. Tutaj raczej nie ma obawy i nie ma możliwości, żebyśmy nie dotknęli dłońmi szklanej bańki tej żarówki. Także tutaj nie ma tej obawy. Do innych temperatur się po prostu nagrzewa, to jest tylko 5 W. A teraz pokażę Państwu na przykładzie innej marki, jak może być łatwy dostęp do takich żarówek. Tak jak Państwo widzieli, parę minut temu troszeczkę się ubrudziłem. Tutaj w tym modelu akurat mamy wręcz fantastyczny dostęp do wszystkich żarówek, które są z przodu auta, poczynając od tej gumowej zaślepki, kończąc na tej plastikowej zaślepki. Dostęp naprawdę piękny. Każdą żarówkę ręka mi wchodzi, gdzie ja, moje dłonie nie są jakieś malutkie. Już nie będę pokazywał. Tutaj też producent przewidział ułatwienie w postaci dostępu do tej zaślepki, czyli odpychamy sobie wlew płynu do spryskiwaczy, naciskamy jedną zaślepkę i znowu mamy dostęp fantastyczny do wszystkich żarówek. Także chwilkę popatrzeć, jak sobie ułatwić pracę i naprawdę można samemu
czasie drogi wymienić takie podstawowe rzeczy jak żarówkę. Oczywiście przepalają się nie tylko żarówki z przodu. Jesteśmy teraz na tyle pojazdu. Oczywiście zaczynamy od lokalizacji tej żarówki, która wymaga wymiany. I tak samo jak Państwu mówiłem, na przodzie kierujemy się żarówką do przodu pojazdu. Wtedy trafimy na nią. Otwartą mam już zaślepkę dającą nam dostęp do całego zespołu żarówek w tym pojeździe. Tutaj demontaż również bez użycia żadnych narzędzi się odbywa. W pierwszej kolejności odpinam kostkę zasilającą całą płytkę z żarówkami. Również nacisnąć trzeba na języczek, po czym ruchem zdejmuję. Cała płytka już nie ma zasilania, także możemy śmiało tutaj już sobie działać. Cała filozofia w tym modelu polega na wciśnięciu tych dwóch oto właśnie zatrzasków i zdemontowaniu całej płytki. Robimy to delikatnie, nie ciągnąc w dół. Raczej zawsze staramy się posuwać poziomo. I mamy już, proszę Państwa, na wierzchu całą płytkę z żarówkami. Tak jak Państwo widzą, troszeczkę tych żarówek tutaj w tym modelu jest. Każdy samochód troszeczkę to oczywiście inaczej wygląda. W tym modelu na przykład mamy 4 żarówki pozycyjne. W innym samochodzie będzie to jedna żarówka. To nie stoi nic na przeszkodzie. Tak jest akurat ten model skonstruowany. I po zweryfikowaniu żaróweczki po prostu ją wymieniamy. Żarówki też są różnego rodzaju, oczywiście, tak jak Państwo widzieli z przodu, mogą być całoszklane. Tutaj akurat w tylnym pojeździe, w tyle żarówek takich nie ma. Wszystkie są wykręcane. Czyli przykładowo żarówka świateł stopu, jej się nie da wyciągnąć, tak? Trzeba ją również przekręcić o jakieś 30 stopni. Także naciskam lekko, przekręcam w jedną bądź w prawą stronę. I mamy już wyjęte. Mamy już zdemontowaną taką żarówkę. Ta żarówka oczywiście ma swoje takie bolczyki wystające, które zapobiegają temu, że ona po prostu nie wypada. I dlatego też właśnie musimy ją przekręcić o te kilka stopni w prawo bądź w lewo. Także montujemy oczywiście sprawną żarówkę w ten sam sposób, co zdemontowaliśmy. Przed montażem całkowitym możemy skontrolować działanie tej żarówki, podpinając wcześniej zdjętą kostkę zasilającą, prawda, do tej płyty. Także ja to uczynię, sprawdzimy, czy światła stopu faktycznie świecą. Żarówka skontrolowana, świeci się, także mogę spokojnie przystąpić do montażu końcowego. I znowu, aby ułatwić sobie manewrowanie, odpinam kostkę zasilającą całą listwę i montuję w ten sam sposób, uważając oczywiście, aby nie naruszyć żaróweczek. Podpinam kostkę zasilającą, zakładam fabryczną zaślepkę. I operację uznaję za zakończoną. Także tak jak Państwo widzą, takie rzeczy proste naprawdę możemy zrobić sami. Proszę się nie bać. Zawsze przed próbą wykonania takiej czynności popatrzeć na spokojnie, jak to jest złożone fabrycznie, prawda? Abyśmy mogli doprowadzić do tego samego stanu pojazd po naszej interwencji. A teraz zobaczcie Państwo kilka zdjęć, kilka filmów i wyobraźcie sobie, ile tam zachodu jest, aby wymienić żarówkę. W tym magazynie to już wszystko. Zapraszam Państwa do zobaczenia kolejnego już za tydzień. Do zobaczenia.